Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Sezon na owoce w pełni. Można powiedzieć, że uważamy go za otwarty. No i na przetwory idą jabłka, śliwki, gruszki. I zaczyna się ogólnie od tych, które najszybciej ulegają zepsuciu i najszybciej schodzą z drzewa, czyli najprędzej się kończą. Ja tutaj już, jeżeli chodzi o węgierkę, to w tamtym roku pokazywałam przepis na czekodrzem, może coś jeszcze uda mi się pokazać. No węgierka już jest ku końcowi, taka nasza polska tradycyjna węgierka. No ale dzisiaj królową mojego odcinka będzie ta pani, gruszka. Gruszki są bardzo zdrowe, bardzo cenne, jeżeli idzie o witaminy, składniki takie mineralne, mikroelementy w nich zawarte. I chyba tak naprawdę nie do końca jest w naszym kraju ceniona. Wchodzi ona już na nasze stoły jako taki owoc deserowy, jako gdzieś dodatek dżemów do herbatników, ale mało kto wie, że one mają również niesamowite właściwości lecznicze. Przede wszystkim zawierają dużo antyoksydantów, takich chociażby jak witamina C, witamina K czy miedź. Antyoksydanty zawarte w gruszce z kolei bardzo dobrze pomagają zwalczać wolne rodniki, które doprowadzają do różnych takich stanów zapalnych, więc gruszki powinny być wprowadzone do diety. Też są one cenne jako źródło błonnika, którego potrzebujemy. No i jeżeli ktoś ma problemy z zaparciami, ma problem z wypróżnianiem się, jedna, dwie gruszki dziennie i ten problem zaczyna się regulować. Wszystko wraca, jak to była taka reklama, działa jak natura chciała. Dwie gruszeczki i idzie, nie mamy wtedy większych problemów. Ale dzisiaj tutaj będę chciała pokazać Wam przepis na mus gruszkowy, taki troszeczkę inny. Ten dżem jest naprawdę smaczny. Bardzo dobrze sprawdza się do herbatników, do biszkaptów. Cześć. Właśnie jesteś na wizji. O, to sorry. O, to sorry, ale będziesz na wizji, naprawdę. Moment, chwilka. U mnie zawsze się coś dzieje. Zawsze jest coś, ale wracając tutaj, Dorota, pozdrawiam Cię w tym momencie. Wracając do tematu gruszek, ten dżem bardzo dobrze sprawdzi się dla dzieci jako taka słodka, dobra przekąska. Niekoniecznie czekolada, niekoniecznie jakieś takie sztuczności ze słoika, a przemycenie właśnie bardzo cennych witamin i owoców przede wszystkim do takiego żywienia, do diety naszych dzieci. Się o gruszkach nagadałam, ale żeby zrobić dżemik, trzeba najpierw gruszki obrać. A żeby obrać gruszki, trzeba najpierw urobić mamusię. To ktoś to musi ostrugać te gruszki. Wiadomo już kto. Nie powiem, co cztery litery mnie już bolą. Cała skrzynka kopiata gruszek. Kto? Mamusia struga. No mamusia, bo zobaczcie, jak jej to dobrze idzie. A mamusia... No przyznajcie, idzie jej to świetnie, nadaje się do już tej funkcji. Cztery litery bolą. Ja już bym wolała chodzić. No to jak ostrugasz, to ci pozwolę chodzić. Będziesz to mogła chodzić... Zrobić kawę. O, nie, właśnie jest i Edziu, zobaczcie. I Edziu się schował pod altanką. Trzeba się było odzywać. Wyszło mu bez roboty. Edziu czeka na kawę. Nawet nie wiedziałam, że moje kochanie siedzi za tymi kwiatuszkami. Także gruszki mamusia tutaj obierze i będziemy zaraz robić dżemik z gruszek. Gruszki do tego dżemu muszą być bardzo dojrzałe, bo tutaj chodzi o to, żeby one się szybko rozpadły, żeby nie łapały przypalenizny, bo jeżeli gruszka będzie twarda, to niestety będzie długo nam się smażyła. Mamusia gruszek naobierała to i mogę robić już teraz dżemik. Wszystkie składniki,
które tutaj będę używać, będziecie mieli podane w opisie, przy czym nie będzie dokładnych proporcji, bo to już musicie dobrać sobie sami. Każdy ma inny gust. Może ktoś nie będzie preferował tego składnika, bądź tego, bądź go nie lubi. Można zastąpić innym. I tutaj nie ma co się trzymać ściśle jak rzep psiego ogona, tylko można eksperymentować z własnymi dodatkami, z własnymi smakami. Tak właśnie później powstają nowe przepisy, bo jeżeli kurczowo trzymamy się gramatury, trzymamy się danych składników, to niestety nie powstawałyby nowe przepisy, a one w ten sposób powstają, że każdy gdzieś tam zaczyna kombinować. Tak samo ja tutaj zaczęłam kombinować z gruszkami, no i jest naprawdę dobry dżemik, ale tak jak zrobicie, to będziecie mieli okazję się przekonać, czy jest on dobry. Gruszki, do tego sok z jednej cytryny, bądź dwóch. No ja cytryny nie dostałam dzisiaj, jest jakiś deficyt w cytrynach u nas, no to mam limonkę. Limonka ma bardzo podobne właściwości. Tutaj ogólnie chodzi o to, aby gruszka nie zmieniła koloru. Cytryna ma właściwości utrwalające kolor i ona podczas teraz tutaj podgotowywania, smażenia będzie zapobiegała brązowieniu tych gruszek. I nie tylko gruszek, bo ja cytrynę dodaję do wszystkich owoców, żeby zachować ich taki w miarę naturalny kolor. No i tutaj na tą ilość, bo tu mam około 2,5 kg gruszek po obraniu, dałam jedną limonkę, ale dodam jeszcze jedną, bo ta jedna jest mało. Jedna duża cytryna na 2,5 kg obranych gruszek już po oskurkowaniu i po wydrążeniu gniazd nasiennych. No i stawiam to na kuchenkę gazową i będę to teraz podgotowywać. Nie dodaję tutaj wody. Gruszki są bardzo dojrzałe i tutaj też jest istotne, aby ten dżemik robić z gruszek takich bardzo dojrzałych, nie takich zielonych, bo one będą ciężko wypuszczały wodę i trzeba będzie podlewać, bo będzie się przypalać. Jeżeli są mocno dojrzałe, nie trzeba podlewania, wtedy nie rozcieńcza nam się niepotrzebnie dżem, będzie miał konsystencję taką, jaka będzie nam potrzebna. I tutaj w tym momencie była kolejna scena. Niestety nie włączył mi się mikrofon, jak zwykle, więc tutaj dopowiem, do gruszek, które postawimy już na gazie, zaczną się one podgrzewać, dodać należy żurawinę. Żurawina podczas podgotowywania, gotowania się z tymi gruszkami będzie się rozpadała, przekazując swoje aromaty do właśnie dżemiku gruszkowego. I tutaj gruszki złapią aromat żurawiny, a żurawina, te fragmenty, przejmie z kolei aromat z gruszek i wszystko w połączeniu będzie bardzo ciekawe. Takie bardzo dojrzałe gruszki bardzo szybko się rozpadają podczas podgrzewania, podczas gotowania, także tutaj no to jest moment zrobienia takiego dżemiku, w sumie godzinka, półtorej i mamy zrobiony. Żurawinę daję tutaj nie tylko ze względu na walory smakowe, ale również na walory zdrowotne, bo staram się do moich przepisów przemycać zawsze coś, łączyć tak, aby to współgrało, żeby nie tylko cieszyć nasze kubki smakowe, ale żurawina przecież ma niesamowite właściwości, jeżeli idzie o pomoc w leczeniu chorób nerek. Także warto jest dodawać takie składniki dodatkowe, które będą miały też właściwości działające zdrowotnie na nasz organizm. I tutaj teraz, jak to mi się już troszeczkę zaczęło rozpadać, dodaję cukier waniliowy. On nada takiego wyrafinowanego smaku dla tego dżemiku. Cukru daje łyżkę, nie więcej, bo gruszki są słodkie. Pamiętajcie, że one zawierają w sobie naturalną fruktozę, naturalny
cukier i tutaj z dodawaniem słodkości trzeba mieć duży umiar, bo można zrobić sobie ulepek, którego później nikt nie zje, no chyba, że jakiś cukrożerca, który lubi wszystko, co bardzo słodkie. Ale tu nie o to chodzi, żeby zrobić sobie ulepek. Tutaj mają być owoce i ich smak, a nie smak, powiedzmy, dodatków słodzących. Łyżka cukru waniliowego. Jeżeli robicie więcej, oczywiście można dodać dwie. Gruszki już bardzo ładnie się tutaj rozpadły do żądanej przeze mnie konsystencji. Żurawina też. Ona już częściowo się rozpadła, częściowo jest taka napita, nie jest taka sucha, wysuszona. I teraz, jeżeli chcecie mieć bardzo gładką konsystencję, blender i jedziemy na gładziutko. Osobiście lubię takie fragmenciki owoców, fragmenciki gruszek, bo one później podkręcają smaka tutaj temu wyrobowi i wygląda to mniej więcej tak. Są takie kawałeczki, fragmenty, ja tu może zbliżę kamerę. Tak to wygląda z bliska. Żurawina częściowo rozgotowana, gruszki też, zostały jednak takie niewielkie fragmenty. I teraz tutaj do tego, z racji tego, że uwielbiam wszystko co kokosowe, daję wiórki kokosowe. I to wszystko wymieszam. Jakieś takie 10 minut mi sobie tutaj to teraz jeszcze popyka, żeby te wiórki kokosowe też ładnie napęczniały, napuchły, nabrały aromatu. Nie są one koniecznością, ale nadają takiego ciekawego smaku. Jeżeli nie lubicie wiórek kokosowych, to ich po prostu nie dajecie. A jeżeli lubicie, wytestujcie sobie, odłóżcie dosłownie łyżkę marmolatki gruszkowej, dodajcie wiórki, wymieszajcie i spróbujcie, czy jest to Wasz smak, czy Wam będzie odpowiadać. Tutaj gruszki trzeba troszeczkę zredukować. One muszą odparować i moje, jak już się zagotowały, zaczęły mi się rozpadać, skręciłam na taki minimalny ogień i one sobie tutaj pykały dobrą, naprawdę dobrą godzinę, godzina 15, żeby mi się troszeczkę tutaj ten sok zredukował, bo gruszki były bardzo, ale to bardzo dojrzałe. To już takie spady były, więc nawet przejrzałe, można powiedzieć. Wiórki kokosowe dodatkowo tutaj troszeczkę zagęszczają ten dżemik, także też to trzeba uwzględnić. I teraz 10 minut, jak już to wszystko się tutaj przemieszało, przetrawiło, wiórki nabrały odpowiedniej konsystencji, dodaję czekoladę. Czekolada mieszana, nie lubię wyrobów bardzo słodkich, więc pomieszałam sobie mleczną z gorzką. Możecie dać tylko i wyłącznie mleczną czekoladę, bo są osoby, które lubią słodkie rzeczy. No i tutaj to teraz trzeba doprowadzić do całkowitego rozpuszczenia się czekolady, do połączenia się wszystkich składników. Czekolada bardzo ładnie się rozpuściła, wszystkie składniki się połączyły, przeszły swoimi aromatami i tutaj się wydobywa taki zapach, że chyba pachnie tam aż na podwórku. I teraz w sumie można już zostawić to tak. Zależy, jaką konsystencję tego dżemu oczekujecie, preferujecie. Jeżeli lubicie dżemiki takie mniej ściągnięte, bardziej rzadkawe, zostawić to już nie dodawając niczego, bo tutaj też musicie pamiętać, że czekolada jeszcze troszeczkę ściągnie. Ona też ma właściwości ściągające i to zgęstnieje. Teraz jest takiej o konsystencji, ale będzie ciut gęściejsze dzięki czekoladzie. Jeżeli lubicie bardziej gęste, ściągamy to galaretką. I ja też dodam galaretkę, bo lubię takie bardziej gęstawe, z tym tylko, że już zakręcam, nie może się gotować. Galaretka zawiera żelatynę, no i jeżeli bym ją tutaj wsypała i dalej by się to gotowało, to ona straci takie swoje właściwości żelujące. Dodaję ją na sam koniec, jak już jest wszystko wyłączone. I dokładnie to teraz wymieszam. Można dodać dwie. Najlepszy smak moim zdaniem to jest cytrynowa galaretka. Bardzo dobrze pasuje tutaj agrestowa, ale też bardzo dobrze się sprawdzą inne słodkie typu truskawka, malina czy pomarańcza. Preferuję takie
bardziej kwaskowe, więc dlatego tutaj cytrynowa. No i tutaj ona się dosyć dobrze komponuje. No i teraz dokładnie wymieszam. Wszystko ładnie się już tutaj rozpuściło, połączyło. Mamusia w międzyczasie obrała już kolejne gruszki na kolejną porcję. No i teraz nalewanie. Nalewam bezpośrednio do słoiczków i nie pasteryzuję tego. Z tego względu, że jest galaretka i później to będzie niestety rzadkie. Jeżeli nalewamy na gorąco, to nie ma konieczności pasteryzowania. Słoiki naprawdę zachycą i później bardzo dobrze się przechowują, przetrzymują. Także tutaj nie ma konieczności pasteryzacji. To nie jest produkt, który będzie puchł. I do góry dnem i będę czekać, aż mi tutaj to wszystko wciągnie. Nie jest koniecznością odwracania do góry dnem, można zostawić tak, bo też one zachycą, ale ja chyba z przyzwyczajenia tak u mnie robiła babcia, robiła mama i tak chyba mi już zostało we krwi, że odwracam do góry nogami, ale to konieczność nie jest, kwestia przyzwyczajenia. Witajcie ponownie. Gruszkolada dwa dni temu zrobiona. Tamta, tam o tam, tam w skrzyneczkach czeka na wyniesienie do piwnicy, a te kilka słoiczków przepięknie reprezentują się tutaj w jesiennym anturażu. Polecam Wam zrobienie takiej gruszkolady. Nie jest to trudne, dosyć szybko się robi. Najwięcej kłopotu sprawia chyba obranie gruszek, a reszta już idzie jak z płatka. Takie słoiczki należy wynieść do miejsca chłodnego, najlepiej żeby to było poniżej 7 stopni Celsjusza. Wtedy wszystkie słoiczki, wszystkie przetwory, weki idealnie nam się przechowują, nie są narażone na ryzyko odpuszczenia. No nie należy ich trzymać w takich temperaturach jak mamy teraz, bo no niestety istnieje duże prawdopodobieństwo, że one niestety nam odpuszczą. I teraz tutaj one stoją, czekają cierpliwie, aż Renia raczy i zechce zejść do piwnicy i je wynieść i mają konsystencję jeszcze taką troszeczkę rzadkawą, ale ta, która stała w lodówce, jest już konsystencji takiej, że nie wyleci mi ze słoika i wygląda tak. Taka, jaką ja oczekuję. Jeżeli po wyniesieniu z piwnicy będzie ona się przelewała, nie będzie to takie, jakie oczekujecie, wstawcie do lodówki na dwa dni i będzie takie, bo tak samo robię. Nie zawsze ona w piwnicy też będzie idealnie ściągnięta, no bo jednak w piwnicy mamy cieplej jak w lodówce, to też trzeba wziąć pod uwagę. No i jeszcze taka jedna uwaga, cukier, słodkość właściwie dostosowujecie do swojego smaku. Ja tutaj nie dosładzałam, bo gruszki spady, gruszki bardzo dojrzałe mają naturalną słodycz w sobie. Czekolada dodatkowo ma słodycz i tutaj też polecam mieszanie czekolady mlecznej z gorzką, żeby nie zasłodzić tych gruszek, bo jeszcze też idzie cukier waniliowy, który jest słodki. Jeżeli ktoś lubi ulepki i stwierdzi, że jest mało słodkie dla niego, dodajcie miodu. Miód jest bardzo dobrym źródłem do słodzenia, ale pamiętajcie też, że jeżeli dodacie go do gotującej się masy, w tym przypadku gruszkolady, on w temperaturze powyżej 40 stopni traci wszystkie swoje cenne właściwości dla naszego organizmu. Jest bardzo błędne, mylne pojęcie, bo dużo osób jak widzi przepis, gdzie dodaje się cukier, mówi lepiej dodać miód. Tak, jasne, zgadza się, ale pamiętajcie, że wtedy on traci właściwości zdrowotne i zostaje tylko substancją słodzącą, co nie znaczy, że jest no zdrowszy i najzdrowszy, mimo że pozbędzie się tych substancji. Jeżeli chcecie rozpuszczać miód, chcecie coś dosładzać miodem, żeby zachował swoje właściwości naturalne,
tylko i wyłącznie maksymalnie do 40 stopni Celsjusza. Najlepszą skalą stopni jest 30. Wtedy miód zachowuje wszystkie swoje właściwości cenne dla naszego organizmu. Polecam. Dzieciaczki to uwielbiają, nie tylko dzieciaczki, bo my dorośli też. No i powiem tak, na sam koniec. Nie musicie trzymać się ściśle danej receptury, bo dodając coś od siebie, coś zmieniając, tworzycie nowe przepisy. Jeżeli ktoś nie lubi wiórek kokosowych, wyeliminujcie je, zastąpcie czymś innym. Możecie dodać cokolwiek, nawet orzechy laskowe czy włoskie, zmielone na drobno. Bardzo pięknie się z tym komponują i naprawdę smakuje wyśmienicie. Można orzechy uprażyć i również dodać. Mam jeszcze przepis z prażonymi orzechami na połączony dżemik z innych owoców. Jeżeli zdążę, to Wam też również podam, bo jest smaczny. Jeżeli czas pozwoli, to również i to pokażę. A na dzień dzisiejszy żegnam się, kochani, z Wami i życzę smacznego i chęci do wykonania tych właśnie dżemików. Do następnego. Pa, pa!